Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w Klawie Małe TV, na stronie Zalu TV, wiadomościa niecenzurowane. Dzisiejszy temat obejmuje wyrok włoski przeciwko telefonii komórkowej i bezprzewodowej. Wyższy Sąd Krajowy w Północnych Włoszech zatwierdził wyrok prawomocny o związku przyczyn z guzem mózgu u jednego z pracowników firmy spowodowanego godzinnym telefonowaniem telefonem bezprzewodowym DEC albo telefonem komórkowym. Wyrok ten jest dlatego przełomowy, ponieważ sędziowie uznali ekspertyzę sfinansowaną przez przemysł za wiarygodną, ale opierali się na ekspertyzach niezależnych od przemysłu. Z powodu poniesienia szkód telefonem komórkowym zostało powodowi przyznane i wypłacone 80% renty inwalidzkiej, a dodatkowo poniósł pracodawca koszty sądowe wszystkich instancji. Wyrok ten umożliwia włoskim pracownikom i w miejscu pracy wymagać od pracodawcy telefonów przewodowych, jak również do poinformowania go o odpowiedzialności za następstwa schorzeń powstałych na skutek używania telefonów komórkowych. Drodzy słuchacze, ten wyrok oznacza zwycięstwo, kiedy prawda została wypowiedziana i to jest dopiero początek. Życzymy Państwu pięknego wieczoru. Do usłyszenia.